Siemano, z tej strony Tomes OSWP14. Kontynuujemy kolejny odcinek. Zagrajmy w Dark Souls Prepare to Die Edition. W ostatnim odcinku zrzucił nas legendarny ptaszor na ową krainę i musimy się tutaj porozglądać. Tak więc pójdziemy pierw do tego ziomusia. Nowa twarz jak się zdaje. Niech zgadnę, los nieumarłego, co? Nie tylko ciebie to spotkało, ale tu nie znajdziesz zbawienia, lepiej było gnić w azylu nieumarłych, teraz już za późno, ale skoro tu jesteś, pomogę ci. Istnieją dwa dzwony przebudzenia, jeden na górze w kościele nieumarłych, drugi dużo, dużo niżej w ruinach ustów Brighttown. Uderz w oba, a coś się stanie. Genialne, prawda? To niewiele. Ale jestem pewien, że cię nie powstrzymam. W takim razie ruszaj, po to tu jesteś, prawda? Przez tę przeklętą krainę nieumarłych. Ha, 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 ha. Dobra, pierwsze co zrobimy, to się porozglądamy tutaj. Mamy człowieczeństwo, które powiem wam szczerze, że nie wiem jeszcze co ono robi. I teraz jest tak, teraz pójdziemy tam. Tu w lewo nie warto iść, ponieważ tam na cmentarzu jest bardzo dużo silnych potworków. Tutaj mamy nic. Otwartą skrzynkę. Czemu ona jest otwarta? Dobra, tam niech sobie będzie otwarta. I jeszcze pójdziemy sobie tutaj. O! Poprzeszukujemy tutaj terenki. Menu gestów, nie wiem. Ukłon zrobimy typowi, niech się cieszy. Nic to nie da, to tylko jak na multiplayerze ktoś się do ciebie dołączy, to możesz mu tam pokazać paketa czy coś takiego. Jest śmiesznie wtedy i obaj piszecie, ale wy, my jesteśmy śmieszki, bo będziemy na pewno dobrze się bawić na multiplayer i gracie sobie razem, jest fajnie ogólnie. Dobrze, do góry, up, 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 up. Tutaj bam. Tu mamy taką dziureczkę fajną. Idziemy wyżej. Dusza zginionego nieumarłego. A jest jeszcze jedno miejsce, do którego nie poszedłem. Otóż było to tutaj, tutaj. Gdzieś tu były schody na górę. Chwilę. Tutaj. Tutaj. I tam na dole jest ten cmentarz, o którym mówiłem. Tam na razie raczej ciężko będzie sobie poradzić. Aczkolwiek, no dalibyśmy radę może. W każdym razie drugi odcinek, jak ostatnio nagrywałem, to właśnie było przez pół godziny walka z tamtymi nieumarłymi. I już wtedy miałem zacząć grać od nowa, ale mi się nie chciało. Jeszcze idziemy tutaj. Idziemy teraz... Tutaj, znowu do góry. I jak była ta dziura, to skaczemy w nią. I mamy taki bardzo wąziutki korytarzyk. I tutaj jest parę fajnych rzeczy. Chwilkę zmienię sobie pozycję, poprawię mikrofon. Dobra. I gramy dalej. Otwieramy oczywiście, bo przeszukujemy. Tutaj co jest? Morgenstern i talizman. Tutaj co jest? Pęknięta... Co? Pęknięta czerwona sfera oka. Kość wiodąca do domu. Fajno. Bardzo sercjaszą. Talizman Luana. Oj, tutaj będziemy na tym cmentarzu, uciekamy. Nie chcę z wami walczyć, zostawcie mnie. Bloks. Bloks, bloks. Dobra, tak więc wyposażymy się w Morgensterna. Tarczy lepszej chyba nie mamy. Nie. Dobra. No i w sumie wyruszamy w podróż.
tutaj już się zacznie, ludzie, żeś. Tą bronią stosuję prostą kombinację. R2, R1. Na razie wszyscy będą ginąć. Tam jest taki skurczybyk, który w nas będzie rzucał bombkami. Właśnie takimi. Ale to nic nie szkodzi. Dobra, może trochę szkodzi. Bam! Napijemy się butelki Estusa. I ruszamy dalej w świat. Ty już macie auto. Wow. Nie no dobra, jednak aż taki dobry nie jest. Dobra. Szybki heal. Wbijamy do góry. Wow. Agresywny musi być, ale też defensywny. Jeszcze jeden, kolejny. Po kolekcji. 112, butelka. I zejdziemy w dół, ponieważ tu nie podniosłem sobie itemku. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Pewnie duszę. Tak. I nie wiem, czy powiedziałem w pierwszym odcinku, ale jeżeli zginiemy, to tracimy wszystkie dusze. Jesteśmy na zero. Tylko, że możemy pójść do owego miejsca, gdzie zginęliśmy. Wszystkie potworki oczywiście są zrespione na nowo. I podnieść wszystkie dusze. Tylko jest taki myk, że jeżeli zginiemy podczas drogi, to tamtych już nie ma i robi się nowa plama z naszym, tam gdzie możemy podnieść sobie nasze dusze. Tylko, że jako pewnie mieliśmy 0, to rodzimy na 0. Fajne, lubię takie klimatyczne miejsca RPG-a. Podoba mi się. Lubię. O! Puszczę mnie! Nie można otworzyć z tej strony. Nie można z tej strony, to sobie inaczej pójdę. No problemo. Seniorita. Bam, zaznaczymy sobie jednego. Bam, R2, R1. O, zblokował już macierz. Na razie nie opłaca się ani praktycznie dodżować, ani blokować tarczą, tylko po prostu napieramy. Cwaniaczek? Cwaniaczek idzie do mnie? Aż ty cwaniaczku. O, już mam. Ty świnio zapluta. O, druga świnia zapluta. Kurde, beznadziejnie tak kamera się ustawiła przez chwilę. Szukaj ciało oczywiście. Bomba zapalająca. Na początku ludzie myślałem, że te bomby zapalające są gównem, ale okazało się, że są całkiem przydatnym przedmiotem. Nothing special is here. There we can't go, so let's back. Tam dole jest coś fajnego. O, idziemy tam. Tylko pieprzymy sobie buteleczkę. Dusza. Fajnie, dusze są spoko. O, zauważyłem cię, cwaniaczku. Chociaż ty się taki słaby jakiś wydajesz. Jednoszczałowiec. Ho. Niby jednoszczałowiec, ale jednak wolę być ostrożny, żeby jak najlepiej wyjść stąd. No i dobra, gdzie my jesteśmy? Tego nikt nie wie. Kolejne itemy dla nas. Fajnie. Śmierć. Czy śmieci. Kurde, ale pułapkę mi zrobili. Dobra, zrobili mi dobrą pułapkę, zaraz padnę. Nie. Nie chcę zginąć, nie chcę stracić 3080 dusz, to jest dużo, jak na początek. Dobra,
Da, do góry. Dobra, ominę to ciało, bo chyba wiem, jak do niego trzeba było pójść. Ale kolejne dusze. To już nie to samo. Ale tam jest przyjaciel. Hej, przyjaciel. Człowieczeństwo. Mam nadzieję, że człowieczeństwo okaże się dosyć przydatnym itemem. Skąd ty tu się wziąłeś, kolego? Zginiemy sobie i ruszamy dalej w trasę. Nieraz znajdują się itemy z zabyczkami, ale chyba nie w tym wypadku. O. Dusza kolejna, number 100. W którą stronę pójść? W tą pójdę. Słodziak. Bardzo słodziutki słodziak, mega. Podoba mi się. Gdzie ma? Dziewy. Bijemy się, normalnie. I też jest taki myk, że można sobie wybrać, jak chcemy walczyć. Można walczyć z samą bronią w dwóch rękach, a możemy mieć tarczę. Osobiście tam preferuję z tarczą sobie pograć. Czemu nie? Łódź, cofniemy się szybko, żeby nie dostać jeszcze jedną strzałą, kurde. Won, tak też. Bo co, bo masz tarczę? To możesz sobie pozwolić na więcej? Myślisz? Ty głupku, głupi głupku? O, śmieszek się znalazł. Uho. Śmieszne będzie we mnie strzelał. Wbijemy tutaj. Tutaj jest drewniana tarcza. Która jest shitowa. Chwilę, bo on nam jedną rzecz bardzo istotną. Tak mi się przynajmniej wydaje. To gdzie to było? To by było. Jak przejdziemy przez tą białą ścianę, to chyba jej potem już nie ma. Ona tutaj była. Wow. Mam zwierzchę lekką. Tam się da jakoś przejść na pewno. Bo tam nie ma wejścia na górę. No musi być. Dobra, może jednak nie. Tylko, że ja chcę jeszcze jedną rzecz. Był tu gdzieś koleś, od którego można było kupować sobie itemy. I me pytanie brzmi, gdzie on do cholery był? Nie wiem. Dobra. W każdym bądź razie mało ważne. Znaczy no ważne, bo byśmy mieli łuczek. A tak to mamy wielkie gówno. Tam jest jakaś droga na dole, więc może to być tam na przykład. Tu nie ma jakiegoś przejścia? Jest. No, do dwóch ziomków. Super, najlepsze przejście jakie widziałem. W dodatku takich dobrych, przekokrzonych. Bo oni mają włócznie strasznie na zasięg biorą. Aj! Dobra, nie dostałem. Powoli ich wykończymy. Co ty, panie? No, atakuj. Ja cię kontrą rozwalę. Te.
Jeden. O, się wściekł się kolega. Troszkę. Tego też kontrą rozwalimy. Dobra, nawet nie kontrą. Ładnie, bardzo ładnie wyszło. Biorą się. Dobra, nie świeci się nic w tych skrzynkach, czyli że tam nic nie ma praktycznie. Chyba żeby przejść, muszę go niszczyć. Where am I? O, jest, dobra, ziomeczek. Rozmawiaj, no cóż, zdaje się, że udało ci się nie poskradać rozumów, w takim razie witam, handluję duszami, wszystko jest na sprzedaż. Proszek naprawczy, nóż do rzucania. Pomarańczowy stet kamień rady. Napisz, zobacz, oceń wiadomość. No dobra. Kluczy nie chcę, ja chcę broń. Krótki łuk. Chociaż nie ma nic lepszego. Dobra, zwykły łuk w takim razie. Krótki łuk sobie. Tak, chcę kupić. Zwykła strzała, duża strzała. Duża strzała. Albo zwykłe kupię. Więcej będę ich miał chociaż. Kupimy ich sobie. Niechaj będzie ze 100. No i dziękuję ci serdecznie, jednak cię znalazłem, proszę pana. Jachu! Dzięki. Dobra, teraz zrobimy sobie... Teraz... Zapiszemy sobie tutaj. Albo nie. Wrócimy się po prostu na start. I już wszystko rozdamy sobie punkty. I ogólnie będzie bardzo fajnie. Chciałem zrobić tak, żebym sobie tam zapisał ognisko. Potem bym zrobił taki myczek, żebym pobiegł na tą pierwszą właśnie startową lokację. Bym tam zrobił parę rzeczy. A potem bym użył zwoju powrotu i bym wrócił do ogniska, gdzie aktualnie mam zapisane. Uuu, nie! Nie! Jestem gównem. Ale te dusze chyba będą gdzieś tam. Tylko, że właśnie był taki myk, że jakbym zginął robiąc coś tutaj, to bym się odrodził tam i znowu musiałbym użyć... Nie, i wtedy musiałbym... Zdenerwowaliście mnie bardzo. Ja teraz tylko sobie sprawdzę, czy tutaj są moje... dusze. Nie. Dobrze, ale fuks, ja pierwszy. Co za fuks, to ja nie wierzę. Nie no, to był największy fart w historii gier. Wideo. Wham! Nie mam moich dusz. No bardzo mi przykro z tego powodu. Niezmiernie mi przykro. Smutno mi, idę się zabić. Dobra tam. Mamy krótki łuczek, który właśnie wyposażymy sobie. Krótki łuk. Strzały są chyba już wbudowane. Właski.
Dobra, to się będzie automatycznie używało. Teraz tylko jak się tam celuje. Tam się strzela do cholery. Trzeba przymierzyć. Dobra. Kminie, kminie. I pójdziemy sobie, ogarniemy jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Jak siedzi ten koleś, schodzimy tu w dół. I tutaj znajduje się gościu, który może ulepszyć tą butelkę Estusa za duszę strażnika ognia. Więc teraz idziemy sobie tu w dół. Nie spadnijcie, kurde. I ja to dopiero zrobiłem w 9 odcinku, chyba jak nagrywałem wtedy tą windę. Zjeżdżamy! A, wypiję sobie buteleczkę. Gołąb sobie w szyję. Kurde, zrąbałem akcję. Wracamy na górę. Przewincie sobie tak do, za 2 minuty po tym, bo ja teraz zrobię bardzo dziwną rzecz, znaczy dziwną. Kurde, głupia, że muszę wracać. Znaczy nie muszę, ale wtedy bym stracił duszę. Jo. A tak to przynajmniej sprawdzę, czy mogę coś wylevelować. Czy mogę podnieść sobie status. W związku! Nowy poziom. Nie, 724 dusze, czyli nic za to sobie nie zrobimy. Więc no, wracamy. Kurde, ale mnie plery bolą. Nie jest to fajne. Nie podoba mi się w ogóle. Jesteśmy na górze, przynajmniej nie będziemy musieli czekać na windę. Bęk, jesteśmy na dole. I tu jesteśmy w... Jak to się nazywa? Mamy tu takich ziomeczków jak w treningu, możemy sobie na nich w sumie pofarmić duszę. Nie chcę się. Wypijemy sobie buteleczkę. I teraz idziemy w to miejsce. I będziemy... Bardzo mi się podoba ta sceneria, tak klimatyczna. I będziemy szli... Tamo. I teraz jak miniemy... ten mostek, to będą nas atakować duchy, których nie będziemy mogli po prostu rozwalić, a one będą nam bić kolosalny damage. Ja sobie naładuję sprint i biegniemy. Widzimy tam pierwszego ducha. Biegniemy tam. Biegniemy teraz tu. Teraz cały czas prosto, bo się utopimy. Jest tu kładka. Bierzemy duszę strażnika ognia i możemy się zabić. Bo i tak byśmy zginęli od duchów. Ale mamy butelkę strażnika ognia. Respimy się i idziemy do tamtego ziomeczka. I on nam wzmacnia butelkę Estusa. I on będzie zawsze nam ją wzmacniał, kiedy przyniesiemy mu esencję strażnika ognia. Dobra ludzie, dziękuję wam serdecznie za uwagę. 24 minuty to jest bardzo dobry czas, żeby skończyć ten odcinek. Tak więc ja was zapraszam do kolejnego, do łapkowania, do lajkowania, to samo, do subskrypcji. I dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!